Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Skoro sobota, no to czas na przegląd, zobaczmy, bo dzisiaj prawdopodobnie zastępujemy banki, chociaż zobaczymy na karcie społeczność, co ciekawego się dzieje, bo w poniedziałek ruszyło głosowanie. I tak jak widzimy, banki z nami zostają. Jaki przegląd zobaczymy zamiast banków? Pogromcy wirusa 29%, SWIG 80-14, WIG 20-10, MWIG 40-10 i zostawić banki 37, czyli serdecznie zapraszam Cię na kolejny przegląd, w którym zobaczymy banki i bardzo dobrze, bo banki są bardzo ważnym sektorem, który trzeba przede wszystkim oglądać i jeżeli chodzi o pogromców, czy też inne tutaj spółki z indeksów, to wszystko oglądamy systematycznie na przeglądach sektorowych, na które również serdecznie Cię zapraszam. Tam już w ciągu miesiąca przyjrzymy grubo ponad 200 spółek. A ja już nie przedłużając, od razu przechodzę do konkretów. Z informacji tych najważniejszych, które ukazały się ostatnio, warto wspomnieć o tym, że cały czas Rada Polityki Pieniężnej nie dokonała decyzji odnośnie zmiany stóp procentowych. One zostały w tym momencie bez zmian. Cały czas również napływają informacje, że nie możemy wykluczać tego, że stopy mogą być obniżone, jeżeli takie okoliczności oczywiście zaistnieją, jak i również z drugiej strony mieliśmy w ciągu ostatnich tygodni również informację, że jeżeli coś będzie się działo niepokojącego z inflacją w przyszłym roku, to również nie jest to wykluczone, aby podwyżka stóp procentowych mogła mieć miejsce w przyszłym roku. Wiemy, że większość ekonomistów zakłada, że raczej stopy również w przyszłym roku 2021 powinny pozostać bez zmian i raczej zakładają, że zostaną bez zmian, ale wiemy, że decyzja należy do Rady i oni mogą tutaj podjąć właśnie decyzję, której rynek się nawet nie spodziewa i na to też czekamy, bo takie niespodziewane decyzje, czy to w jedną, czy w drugą stronę, będą przez rynek rozgrywane i trzeba je wyczekiwać. Pamiętajmy, że w większości banki też można shortować, czyli można je rozgrywać w obu kierunkach, czyli czy to zwałka, czy to wzrosty, nie jest to nam straszne. Po prostu trzeba reagować na informacje, które napływają na rynek. I ja już przechodzę do tego, żeby Ci przedstawić, jak wygląda udział w obrotach, jaki udział w indeksie w WIG20, bo to jest największy i najważniejszy indeks na naszym parkiecie. Widzimy, że w tym tygodniu, bo to jest aktualizowane już o piątkową sesję, jeżeli chodzi o udział w indeksie, to banki utrzymały go powyżej 20%, a pamiętajmy, że Allegro zastąpiło mBank w indeksie, który spadł do MWIG 40, czyli mamy tylko 4 banki, PKO BP, PKO SA, Santander, czyli dawny BZ i Alior'a, i udział w obrotach kształtował się na poziomie ponad 14%. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o banki. Jeżeli chodzi o podział tego torciku, czyli indeksu, jeżeli oglądasz sobie nawet na szybko na telefonie, widzisz sobie wynik indeksu, no to powinieneś wiedzieć w głównej mierze, którym bankom zawdzięczasz to, co obserwujesz, i widzimy, że tutaj lwią część tego tortu dzielą między sobą PKO BP, PKO SA. Do tego dorzuca jeszcze od siebie swoje 3 grosze Santander i to są 3 banki, które stanowią trzon tego indeksu. Nie mamy kontraktu typowo na WIG banki, a szkoda, bo wtedy można by było go również rozgrywać i obserwować właśnie pod tym kątem. Oczywiście zobaczymy portfel wszystkich banków. Dzisiaj czeka nas tradycyjnie, jak to na YouTubie, 5 banków plus indeks, czyli 6 walorów, a na przeglądzie sektorowym zobaczymy wszystkie banki i na nie Cię serdecznie zapraszam. Podsumujmy zatem to, co się wydarzyło na piątkowej sesji, abyśmy wiedzieli, jak to wygląda w tym momencie. I podsumujmy sobie teraz już na spokojnie tą piątkową sesję. Zobaczmy, które banki mogły się pochwalić największymi wzrostami. Widzimy, że jest to mBank 8,45 na plusie. Również Millennium zaczęło się budzić prawie 7% do góry, BOŚ 5,86, 4,26 Santander, ING 3,16, 2,86 handlowy. To są te największe wzrosty. Mamy tylko 3 banki w odwrocie. Getin obrywa 0,5%, BNP 1,38 na minusie, czy UniCredit traci 10%. Pod względem obrotów liderem jest PKO BP 82 miliony, 43 PKO SA, mBank 17 czy Santander 13. I jeżeli chodzi o kurs za poszczególną akcję, widzimy, że za jedną akcję Santandera trzeba zapłacić 183,40 zł, 170 ING, mBank 169,50 i potem już mamy bardzo duży rozstrzał cenowy, jeżeli chodzi o kurs. Widzimy, że najmniej trzeba zapłacić za Getin Nobel 20 ponad 1 groszy, 90 groszy za Getin Idea, złoty 62. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o
Banki, sam indeks, jak widzimy, 2,67 do góry, 4659 punktów. I zerknijmy sobie teraz już bezpośrednio na wykres. Startujemy od indeksu, czyli WIG Banki, to co nas tutaj najbardziej interesuje. Przypominam, że oglądamy interwał tygodniowy, czyli interesuje nas średni termin. I pamiętaj, że to co widzisz i słyszysz jest moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem. Nie sugeruję się tym, dokonaj własnej oceny sytuacji i własnej analizy. A ja lecę już z tym, co widzę i co jest istotne według mnie w tym momencie, co się dzieje na WIG Banki. Kluczowe poziomy, które już są z nami od bardzo długiego okresu czasu, które rozgrywamy niezmiennie i nie zmieniam oczywiście tych poziomów. Widzimy, że ta strefa, którą zaznaczyłem tutaj, jest cały czas w grze, jest cały czas istotna, ale jesteśmy w bardzo istotnym i ważnym miejscu. Widzimy również, że mamy już kolejny tydzień wzrostów. Widzimy to, to już jest piąty tydzień, gdzie mamy zielone świece, gdzie mamy nieustający wzrost, czyli aż się prosi, żeby w końcu ten rynek wykonał jakiś ruch korekcyjny, ale jak widzimy, nie mają ochoty teraz tego robić. Pamiętajmy, że jesteśmy też w bardzo istotnym okresie czasu, bo to jest grudzień. Grudzień, który teoretycznie powinien być pozytywny na rynku, ale z drugiej strony mamy szkodnika i też nie wiemy, czy jakieś negatywne informacje na rynek nie napłyną, bo wiemy, że nawet najlepszą spółkę negatywne informacje mogą zepchnąć to dosyć szybko i jakaś zwała może mieć na rynku, czyli to zawsze gdzieś musimy zakładać z tyłu głowy, ale to, co teraz widzimy, to jeżeli WIG Banki pokonają ten poziom, nie odpadną, no to jak dla mnie wygląda to już w końcu mega pozytywnie, w dłuższym oczywiście horyzoncie czasowym, pod względem tego, że nawet jeżeli będą już nadbijać na te poziomy, oczywiście pamiętajmy półweczki w grze, retesty, odbicia, nawet jeżeli będą chcieli teraz odpadać, jeżeli nam zretestują, a powinni tak zrobić, odpadnięcie do półweczki, reteścik i strzała do góry, no to o niczym negatywnym nie świadczy to po tak silnych wzrostach. Wręcz bym tego oczekiwał, a jak będą kontynuować te wzrosty, no to tylko i wyłącznie można pogratulować wszystkim tym, którzy rozgrywali te banki z tych niższych poziomów i podjęli to ryzyko, bo ryzyko kupowania z tych dolnych poziomów banków było bardzo duże, bo nikt przecież nie powiedział, że skoro jest tanio, to taniej nie będzie i każdy zdaje sobie z tego sprawę. Ale też pamiętajmy, że jest duża część inwestorów, którzy gdzieś też u kieszeni czekają na dużo wyższych poziomach i teraz liczą na to, że w końcu będą mogli ewakuować się ewentualnie blisko zera albo na zero, albo wręcz jak wyczekają dobre momenty, to jeszcze wyjdą z zyskiem. Czyli WIG Banki w kluczowym momencie, wiemy, że współtworzą go najważniejsze banki i zacznijmy właśnie od tego jednego z najważniejszych banków, PKO BP. Od niego zacznijmy. Popatrzmy, że on również jest w kluczowym momencie. Tak samo jak indeks, widzimy, że podszedł idealnie pod strefę, która jest tutaj wyznaczona przeze mnie i się na razie zatrzymuje. Co muszą teraz pokazać, żeby była siła? To proste, mają rozjechać ten poziom. Jeżeli go rozjadą, tak dla mnie PKO BP pokazuje już nam konkretną, mega mocną siłę. To jest teraz powinna być to dla niego ważna strefa oporowa, której nie powinien przekroczyć jednostajnie. Jak ją przekroczy jednostajnie, to znaczy, że po prostu jest paliwo na wzrosty, że ma siłę do tego, żeby to zrobić. Jeżeli odpadną, nic negatywnego się nie dzieje. Ruch korekcyjny po takiej fazie wzrostowej powinien mieć miejsce. PKO BP było bardzo proste do rozegrania. Zresztą jeden z naszych stałych elementów, o których rozmawiamy na naszych zamkniętych przyglądach VIP i na banki rzeczywiście dały sowicie zarobić od tych odbić w większości. Czyli widzimy, że te wzrosty oczywiście miały miejsce. Odpadnięcie teraz, nawet reteścik do poprzednich poziomów, czyli górnego ograniczenia tego range'a, też nie jest niczym negatywnym. Potrzebujemy tego schłodzenia nastrojów i potem ewentualny atak po reteście rozjeżdżający te poziomy byłby mile widziany. Zobaczymy, czy w tym okresie czasu PKO BP będzie w stanie to pokonać. Ta strefa jest kluczowa. Jak ją przebijemy, no to atakujemy kolejny poziom. Kolejną spółką bardzo ciekawą, pamiętajmy, że w ogóle jak obserwujemy, zawsze o tym przypominam, stajnię Getino całą, to ona jest bardzo podatna na informacje. Jak idzie pozytywna informacja, no to wiadomo, że mamy na jednej sesji dosyć konkretne wystrzały, a jak idzie negatywna informacja, to mamy konkretne zjazdy i to trzeba o tym pamiętać. W tym momencie Getin wygląda również bardzo ciekawie, bo już jesteśmy powyżej tej strefy, zamknęliśmy się powyżej tej strefy, czyli podeszliśmy pod górny, pod ten range, pod dolne jego ograniczenie. Jeżeli rozjadą te poziomy, no to będziemy atakować jego górne ograniczenie. W konsekwencji, jeżeli by oczywiście rynek pozwolił i popyt by wspomógł ten ruch, no to w dłuższym horyzoncie czasowym podejście pod to 28 jak najbardziej mogłoby mieć miejsce. Po 4 tygodniach wzrostów korekta mile widziana i nie jest niczym strasznym. Pamiętajmy o tym, wygląda zresztą bardzo ciekawie Getin. Jeżeli chodzi o kolejny bank, jest to Boś i Boś, popatrz co zrobił. Boś kontynuuje już swój rajd wzrostowy kolejny piąty tydzień z rzędu, czyli też nie mamy żadnego ruchu korekcyjnego i aż się o niego prosi. Podchodzimy pod najważniejszą strefę, jak dla mnie, na Bosiu.
pod kątem tego, że powinna być to dla niego strefa oporowa. I zdajemy sobie z tego sprawę. Boś to jest jeden z banków, który bardzo szybko odreagował po tym zrzucie z czasów szkodnika i też to widzimy. To był chyba jedyny bank, który wykonał to podejście w bardzo szybkim tempie i dał sowicie zarobić. No i potem mieliśmy to oczywiście zejście tutaj, które miało miejsce aż do tych momentów i znów bardzo prosta sekwencja do rozegrania, jeżeli chodzi o boś, czyli też bardzo szybki, można powiedzieć, i prosty zarobek, jeżeli chodzi o rozegrywanie tego banku i kluczowy moment teraz dla niego. Jeżeli przebijemy 6,5, jeżeli będą w stanie rozjechać tą strefę, no to spokojnie mogą atakować wyższe poziomy. Pamiętajmy, że oczywiście tutaj będzie podaż i będą tutaj prawdopodobnie chcieć uciekać z tych poziomów, czyli możemy mieć wzmożone obroty i ciężko będzie im pewnie to pokonywać na wyższe poziomy, dopóki oczywiście nie skupią tej podaży. Odpadnięcie z tych poziomów, wykonanie ruchu korekcyjnego nie jest niczym strasznym, wręcz jest wskazanym. Pamiętajmy, że po mocnych wzrostach te ruchy korekcyjne są po prostu mile widziane. To są momenty, na których można ewentualnie dołączyć do ruchu po fazie właśnie zejścia, fazie korekty. Jeżeli będziesz widział, że struktura, którą obserwujesz w danym momencie, jest dla Ciebie ok i Twoja strategia właśnie tego oczekuje i uwzględnia, to mogą być dosyć ciekawe momenty i chyba wszyscy ci, którzy już odjechały banki, no czekają tylko i wyłącznie na to, żeby takie ruchy korekcyjne się wykonały i w tym momencie nawet taki ruch korekcyjny płytki nie niweluje tego, co widzimy na Bosiu pod względem pozytywnym. Jeżeli chodzi o kolejny bank, to jest UniCredit i UniCredit jest bardzo ciekawym bankiem, bo on jako pierwszy z tych, które obserwujemy, bo też mieliśmy 4 tygodnie wzrostów, wykonuje w końcu ruch korekcyjny. On jako pierwszy bank, chyba nawet z tych wszystkich, które będziemy oglądać na sektorowym, to chyba jest jedyny w tym momencie, który właśnie w ten sposób się zachowuje i też on, popatrz, w którym momencie on to robi. On to robi w tym momencie, w którym powinien to robić, czyli zrespektował ten poziom poprzedni i odpadamy od niego. Odpadamy od niego i jeżeli teraz będziemy chcieli kontrolować ten spadek, no to powinno go hamować to 34. Jeżeli go nie wyhamuje, no to znaczy, że UniCredit może być pierwszym bankiem, który chce nam pokazać słabość i tego, że nie jest gotowy do tego, żeby to rozgrywać, bo okej, teraz banki szukają zysków w kieszeni swoich klientów, no ale wiem, że stopy nie uległy zmianie, czyli skąd będą płynąć te dodatkowe profity. I to jest następna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę rozgrywając banki. Czyli jeżeli pęknie ten poziom, no to niestety będziemy mieć wymazanie gumką tych wcześniejszych wzrostów i znów rozgrywka na bankach wraca do gry od tych atrakcyjnych poziomów, co mogło być bardzo ciekawe. Pamiętajmy również o tym, że banki mają zatrzymane zyski, czyli jeżeli będzie zgoda KNF-u na to, żeby podzielić się dywidendą w przyszłym roku, to im niższy poziom wyjściowy na bankach, tym ta dywidenda będzie tłustsza, konkretniejsza, dwucyfrowa i na pewno będzie to jeden z najlepszych roków pod względem dywidendy, jakim mogą pochwalić się banki, dzieląc się ze swoimi inwestorami. Jeżeli UniCredit teraz będzie chciał odwracać, no bo jesteśmy gdzieś w zakresie półweczki tej strefy, no to powinni już odwracać, rozjeżdżać z powrotem to 39, podejść pod niego i jak pokażą siłę, to powinni pokonać sobie 43. I w ten sposób to powinno właśnie być rozegrane, jeżeli chodzi o UniCredit. Kolejny bank to jest handlowy, który nam został na deserek i handlowy wkracza w tą istotną strefę. Handlowy, który po 2 tygodniach wzrostu wykonał jeden tydzień korekcyjny, potem mamy znów 2 tygodnie wzrostu i widzimy, że w tym momencie jesteśmy w strefie najważniejszej dla niego, jak dla mnie. To jest strefa dla niego oporu, strefa, która potwierdzi, czy na handlowym mamy siłę, czy też nie, czy podaż przejmie kontrolę, czy nie, bo wybicie tego poziomu 38 to półweczka w grze i oczywiście potem test poprzedniego wybicia, czyli 43 zł. Tak to będzie wyglądać sekwencyjnie, jak dla mnie. Odpadnięcie teraz tych poziomów, bo mamy pełny ruch powrotny wykonany już przez handlowego, no to jeżeli uszanują poziom i nie spadną poniżej tego zakresu, który teraz pokazuję, no to nic się nie dzieje. Jak będą już to nadbijać, no to znaczy, że właśnie, podobnie jak UniCredit, zaczyna się robić coś nieciekawego i zobaczymy, bo ten tydzień może być dosyć ciekawy i UniCredit może być bankiem, który będzie nam wyprzedzał pewne tematy. Dlatego warto go będzie obserwować pod kątem tego, co może się dziać ewentualnie na rozgrywkach na poprzednich bankach. Czyli handlowy, piłka w grze, trzymamy kciuki dla wszystkich, którzy mieli odwagę ryzykować to wejścia z tych niskich poziomów, bo już są grubo zarobieni, zresztą też schemat był dosyć ciekawy do rozegrania. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na portfelu. Zobaczmy sobie, jeżeli chodzi o wyniki na portfelu. W tym tygodniu najwięcej dał zarobić Santander, prawie 12%, Millennium 8,87%, mBank 7,96%, ING 6,92%, 6,23%, BOŚ, Getin Nobel 3,93%, 3,60% handlowy.
PKO SA, Santander i PKO BP nieznacznie powyżej zera, bez zmian Getin i w odwrocie mamy tylko 4 banki, Alior obrywa 1,48, Idea 2,52, BNP 2,73, UniCredit 10% na minusie. W tym tygodniu wynik tego portfela średni to jest 2,21. Jeżeli chodzi o od początku roku, to jak wyglądają banki, to widzimy, że BOŚ już bardzo istotnie pomniejszył tą swoją stratę, jest pierwszym bankiem, który jest najwyżej wśród tych wszystkich, które są najmocniej przecenione. Widzimy, że 12% tylko jest na minusie od początku roku, ING 17,20, BNP 21, PKO BP, Santander, BNP oczywiście, PKO BP 21, 23, Santander, Getin 30, 31 handlowy, ING 32, 33, UniCredit, Santander 41, prawie 41, PKO SA, Alior 42, Getin 45, 49, Millennium i mBank 57, czyli pomimo tych dynamicznych odbić, to widzimy, że jeszcze gigantyczna droga przed nimi do odrobienia tych strat z początku roku, czyli widzimy, że ten sektor jest nadal przeceniony. Nadal znajduje się poniżej poziomów z początku roku, co też jest bardzo ciekawe i bardzo istotne. Widzimy, że ten tydzień wyszedł na poziomie minus 33,31 w ujęciu całego portfela wszystkich banków, czyli wygląda to dosyć ciekawie pod dalszą rozgrywkę. Zobaczymy, czy banki, czy to już jest ich czas, czy będą chcieli kontynuować te wzrosty w tym okresie, jaki mamy grudzień, czy wykorzystają go do jakichś innych celów i czy bez sprzyjających informacji, które napływają tak naprawdę do tego sektora, są w stanie w ogóle w długim terminie cały czas rosnąć. Czyli to wszystko przed nami. Daj znać w komentarzu, jak ty uważasz, które banki według ciebie warte są uwagi w najbliższym czasie, czyli w grudniu, które może rynek rozgrywać, czy raczej po tych kilku tygodniach wzrostów, które zaobserwowaliśmy na bankach, bo zresztą pilnie je tutaj śledzimy, w końcu przychodzi czas według ciebie na korektę. Podziel się z nami wszystkimi tym w komentarzach. Ja pozdrawiam cię serdecznie, a my lecimy już dalej z resztą banków na przeglądzie sektorowym, na który również serdecznie cię zapraszam.